dla mnie dziennikarstwo to przede wszystkim pisanie, to przede wszystkim przyjemność, bo po prostu lubię robić to, co robię. Więc bardziej w tych kategoriach na to patrzę i tak to postrzegam. Pisanie o kryzysie może jest, jeżeli jest trudne, to jakby z powodu dwóch rzeczy. Po pierwsze dlatego, że wymaga nieustannego śledzenia, właściwie ciągłego śledzenia wydarzeń ekonomicznych i politycznych na przestrzeni ostatnich 3 lat, bo tu cały czas dzieją się ważne rzeczy i nierzadko jest tak, że ważne wydarzenie globalne rodzi się z jakiejś decyzji, z jakiegoś szczytu, z jakiejś rozmowy, która miała miejsce kilka tygodni wcześniej, więc trzeba być nieustannie na bieżąco. A druga rzecz, chyba może większa trudność, to jest taka trudność intelektualna, to znaczy, żeby rzeczy, które ekonomiści bardzo łatwo załatwiają nieznanymi nam pojęciami, żonglując inflacją, stopami procentowymi, wzrostem, spadkiem PKB i tak dalej, żeby to objaśnić w zrozumiały sposób czytelnikom, przełożyć na język zwykłego zjadacza chleba, a jednocześnie opowiedzieć te wydarzenia siłą rzeczy bardziej księgowe, w taki sposób, żeby to było ciekawe dla przeciętnego czytelnika. Odnaleźć w kryzysie pewną dynamikę polityczną. No właśnie, czy dużo czasu zajmuje Panu przygotowanie, opracowanie jednego tekstu specjalistycznego i, tak jak Pan mówi, przełożenie go na ten prosty, zrozumiały dla zwykłego czytelnika język? No tak, to nie są teksty pisane na kolanie, oczywiście, ale bywa też tak, że są wydarzenia, które wymagają natychmiastowej reakcji, na przykład ostatni szczyt Unii Europejskiej, który miał miejsce w czwartek, piątek, kiedy trzeba napisać tekst, obszerny tekst na niedzielę, gdzie bardziej, można powiedzieć, człowiek czerpie z swojej wcześniejszej wiedzy i z umiejętności opisania kontekstu i wyciągnięcia wniosków z danego wydarzenia na podstawie znajomości jakby okoliczności, które do niego dochodzi, czy na przykład wyciągnięcia wniosków z podjętych decyzji na podstawie wiedzy o tym, co postanowiono wcześniej, prawda? Jeżeli zmieniają się jakieś drobne detale dotyczące tego, jak działa Europejski Fundusz Stabilności Finansowej, to trzeba powiedzieć, w jakich okolicznościach ten fundusz, trzeba wiedzieć wcześniej, jak ten fundusz powstał, ile w nim było pieniędzy, na co te pieniądze zostały przeznaczone, jak on zdobywa swoje fundusze, kto decyduje o rozdziale tych pieniędzy. Krótko mówiąc, w kryzysie bardzo często, zwłaszcza w mediach elektronicznych, mamy do czynienia jako czytelnicy, jako odbiorcy, z takim nawałem drobnych informacji. Jesteśmy bombardowani ciągłymi wydarzeniami. Ktoś coś postanowił, zdecydował, tu miliard, tam bilion. I myślę, że przeciętnemu odbiorcy, czytelnikowi, słuchaczowi czasem trudno się w tym połapać, dostrzec związek. Też powstaje, moim zdaniem, mnóstwo niepokoju wskutek tego nawału informacji. Jakby ja widzę swoje zadanie w ten sposób, że muszę pomóc ludziom uporządkować to, zrozumieć i ogarnąć, żeby wiedzieli, jak te wydarzenia makroekonomiczne wpłyną na ich życie.